Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Mass Effecta Trójki u mnie na kanale. Jesteśmy na Tessie, planecie Asari. Głównej planecie Asari, na tej planecie, z której się wywodzą. I no cóż, odkrywamy karty historii Asari, o których same Asari najwidoczniej miały pojęcia. A przy okazji szukamy czegoś, co naprowadzi nas na katalizator, czyli ten jakby ostateczny składnik... Nie wiem, ostateczny składnik Tygla, ostateczną część Tygla, której nie możemy zbudować, którą musimy znaleźć. I no cóż, najwidoczniej jakaś podpowiedź jest tutaj, w rzekomo poświęconej bogini tutaj świątyni Asari, która tak naprawdę okazuje się być świątynią poświęconą Proteanom, jak tutaj nam Javik swoją ekspercką wiedzą posłużył. No i został nam już tylko jeden kliczek, czyli statua. No i zobaczmy, co statua ma do zaoferowania. The throats. What happened to them? They've been slit. The Reapers didn't do this. Czy jakbyśmy tylko znali jakiegoś gościa z mieczem? Who's that supposed to be? It's a Thame. Her image became more like ours over time. You mean your ancestors tried to hide the truth? I'm still not willing to believe any of that's real. Then why does a Thame speak Prothean? What do you mean? There's something here. I can sense it. In this temple? I admit it is strange this place has been so well preserved. No nie? The temple does have great historical significance. We once believed our gods were separate from the world, looking down on us. Mówią to, że Shepard podświadomie olewa to, co mówi Liara. There's a Prothean beacon here. What? You're sure? It's not something you forget. But why hide it? The answer is obvious. Power and influence. Your people are hoarding the knowledge of my race for their own gain. That can't be. I can't believe my people would keep this a secret. I teraz generalnie to jest ten przełomowy moment, ponieważ tutaj musimy coś w tym momencie podsumować, ponieważ Mass Effect 1 i 2 nakreśla nam, że jakby żadna rasa nie jest rasą najlepszą, ale w sumie wszystkie są sobie równe. Są przypadki ras, które są typowymi skurwielami, jak na przykład Kroganie. I wiecie, wszystko trzyma się stara jednak jak w pewnym balansie. I teraz przyjrzyjcie się, co robi Mass Effect 3. Więc tak, żniwiarze atakują galaktykę. Shepard uderza do Rady. Rada w swoim tradycyjnym tutaj mniemaniu pokazuje mu środkowe palce, o ile dana rasa takowe posiada. Co sprawia, że ogólnie Turianie, Salarianie oraz Asari to wredne pizdy. To jest w miarę oczywiste. Każdy chce czegoś dla siebie, nikt nie chce zrobić niczego, no cóż, bez żadnej zachęty. W sensie, hej, nie wiem, Shepard, chcesz pomocy Turian? Więc co, musisz nam pomóc rozwiązać ten problem rządowy, który mamy i uratować naszego polityka z księżyca pod ostrzałem żniwiarzy. Jej, bo czemu by nie. Potem, no cóż, spotykamy Krogan, którzy mają jakby najbardziej logiczną tutaj dedukcję ze wszystkich, ponieważ hej, w sumie zrobiliście nam kiedyś coś, co było niemiłe, odczyńcie to, to wtedy wam w sumie pomożemy i to jest w miarę normalne zachowanie. W czym przeszkadzają Salarianie, którzy aktualnie są na poziomie Hitlera w rasach w Mass Effectie. Potem gdzieś spotykamy różne pomniejsze rasy, które mieszają się w ten lub inny sposób, ale przeważnie wszyscy czegoś chcą i gdzieś tam w tle jeszcze pozostają Asari, które są z boku i w sumie niewiele do wszystkiego wnoszą. A tutaj nagle, proszę, okazuje się, że wiecie co? Asari od początku miały tak milion więcej informacji o Protean niż reszta galaktyki. I trzymały to dla siebie. Tak. I nagle zauważacie, że najmniejszą rasą... A, i jeszcze tak, mamy sprawę Javika, tak? Więc tak, Proteanie nie są świętymi superbogami, najmniejszą rasą galaktyki, jak to cała galaktyka podejrzewała. Wszyscy byli zapatrzonymi w sobie dupkami, dodatkowo promowali niewolnictwo. Tak więc... Approved. I aktualnie najmniejszą, najbardziej logiczną w swoich poczynaniach rasą, która jest w stanie zrozumieć innych, jednocześnie dbając o siebie w takim samym stopniu, jak dbają o innych, są Kroganie, którzy chcieli tylko i wyłącznie
odkręcenia tego, co kiedyś zrobiły im inne rasy, a potem z uśmiechem na swoich brzydkich paszczach ruszyli do walki o resztę galaktyki, bo lubią się napierdalać i w sumie chcą żyć w tej galaktyce, skoro stali się ponownie jej częścią. No i mamy też Quarian i w sumie Quarian teraz Getty jeszcze. No wiadomo, Quarianie też stwierdzili, że o hej, to najlepszy moment na atak na Getty i nie wiem, zakopanie i jeszcze bardziej rozniecenie starej wojny, którą zaczęliśmy w pizdyliard lat temu generalnie. I to musi zakończyć Shepard oczywiście i okazuje się, że to oni wywołali tą wojnę, a nie zostali w nią wciągnięci, tak więc wow! Nagle ta rasa, która wyglądała najbardziej skurwysyńską w Mass Effect 1, zdaje się być tą najlepszą. Brawo! To wyjaśnia, tak, to wyjaśnia, czemu Asari są, czemu rodzą się, nie wiem, wszystkie biotyczkami, czemu są takie zaawansowane, czemu są takie mądre, czemu są w sumie jedną z najmądrzejszych ras w galaktyce i w ogóle. This temple is thousands of years old. Time enough to make serious progress. That doesn't make it true. You can't keep denying reality, Asari. Even a small amount of data would give your species an edge. Deal with it, Liaro. Deal with it. Didn't involve you. Wybaczcie, protanie bawili się w bogów, aczkolwiek to... Znaczy, pewnie gdyby protanie jeszcze istnieje, to chętnie bawiliby się w bogów, ale jako że nie istnieją, no to wszyscy po prostu od nich rżniemy, co popadnie. No raczej, że Asari... Jezu Chryste, ta galaktyka, to jest po prostu najgorsze, teraz są najgorsze typowo, wszyscy generalnie kurwa myślą o sobie, no come on. Jezu Chryste. God damn it. Well, if it is true, the Asari should have shared this knowledge. We might not have been in this mess if they had. You don't know that, Shepard. We don't know what's going on here. I know we don't have much time to find out. The few records I can access talk about tapping into Prothean data streams, reconstructing matrices, none of which I see here. I do. Tego też nie było, jeśli nie miał się Javika. The activation process has begun. By the goddess. Literally. Look around. There must be more of these connections. Incredible. The beacon seems to think you're Prothean, Shepard. It must be the cipher you got back on Pharos years ago. A no tak, racja. To to. To zabawne. Tak, bo jeśli nie mamy Javika, no to Shepard aktywuje te połączenia. No connection here. The end of the war is near. Find what we need, finish the crucible, and vengeance is complete. Doesn't look like a connection. I can't believe this whole temple is a front. Best place to hide a secret is out in the open. They've been That isn't what we need. Nie myślałem, że dialog się przerwie. O, proszę, tarcza, jak symbolicznie. Miecz. Bardzo ładnie. Cała kuźwa galaktyka kłamie sobie w twarz i ukrywa największe sekrety, które mogłyby pchnąć ewolucję o kolejne setki lat do przodu na, no cóż, pod nosem wszystkich. Jezu Chryste. Dosłownie zaczynam rozumieć, znaczy... Ogarniać rozumowanie żniwiarzy. Wow, Javik kogokolwiek pochwalił. Trzeba to gdzieś po prostu zapisać. A, tutaj są jeszcze myksy. Nie, to już... E? Ke? Gdzie, co? Coś jeszcze? Mówiłem to, że jakby Javik nie mówi do nikogo po imieniu, tylko po nazwie rasy. A, jeszcze to. O tak. Dobra, gdzie jest katalizator do cholery? We need to hurry.
This place isn't going to... No cześć. Last very long. Obtaining chronological marker. Hold. Time scale established. Post-Prothean cycle confirmed. One of our computers. A, to tak to wtedy wyglądało, co? This galactic cycle has already reached its extinction terminus. Systems shutting down. Ej, nie włączaj. To what question? The catalyst. We need to know what it is to finish the crucible. Uwaga, to, że Tygiel to jest nazwa, którą, jakby wiecie, nadaliśmy my temu urządzeniu, ale i tak wszyscy od razu rozumiem, o co chodzi. Vendetta, co? No dobra, Tygiel, dawaj info. Why didn't the Protheans deploy it? We were sabotaged from within. A splinter group argued we should dominate the Reapers rather than destroy them. It fractured our world. Later we discovered the Separatists were indoctrinated. I always suspected as much. And now we're facing the same problem. Our studies of past ages led us to believe that time is cyclical. Many patterns repeat. Like the Reaper attacks. And beyond. The same peaks of evolution, the same valleys of dissolution. The same conflicts are expressed in every cycle, but in a different manner. The repetition is too prevalent to be merely chance. We assume the Reapers were responsible for the pattern. Perhaps, though I believe the Reapers are only servants of the pattern. They are not. Poza faktem, że dzięki DLC Leviathan już wiemy, że żniwiarze są tylko pionkami. Galactic annihilation. You now stand at that precipice. I teraz. Weźcie pod uwagę to, co teraz powiedział nam tutaj, no, podobnie powiedziała nam ta protaleńska WI i jakby Asari, mieliście to cały czas we własnych rękach. Dosłownie gościu właśnie wyświetlił wam mapę, w jaki sposób będzie wyglądać przejmowanie galaktyki przez żniwiarzy. Co do systemu, mogliście, wiedzielibyście, gdzie zaatakują najpierw. Come on! There's still hope for this cycle. We need to know what the catalyst is. Trillions of lives are at risk. Trillions of lives are always at risk. But if the Reapers have arrived to end your cycle, this discussion is too late. We can break the cycle. We found your plans for the Crucible. We're building it right now. The Crucible is not of Prothean design. It is the work of countless galactic cycles stretching back millions of years. Each cycle adds to it. Each improves upon it. Thus far, none have successfully defeated the Reapers with it. Nie byli mną, najbardziej badassowa linijka ever. I know a thing or two about killing Reapers. Just tell us what the catalyst is. Listen to the human. He can be trusted. I detect you are one of us. You are Prothean. The last. I am the final hope to avenge our people. Your mission was known to me. Do you believe this present cycle can deliver retribution? They have earned the right to try. Tell us what we need to know. Very well. If you have followed the plans for the Crucible, I will interface with your systems and assist with the catalyst too. Indoctrinated presence detected. Activating security protocol. A, no i nasz kochany azjatycki przyjaciel. You. You killed the scientists. What do you want? I Feina. Nie zapomnijmy o Feinie. Someone would like to talk with you. To Pokeball. Da strzelić, wiecie, w ten hologram, po prostu się nie włączy, nie będzie fabuły. How did you find this place? The archives. Or did your shadow broker miss that one? Show yourself. I promise I won't miss. Stick to your talents, Dr. Dassoni. You've helped uncover the key to subjugating the Reapers. Or destroying them. Damn it, Shepard. Destroying them. Jakie to randomowe. How about peace? They're just trying to control us. Think about it. If they wanted all organic life destroyed, they could do it. There would be nothing left. Co ty w ogóle robisz, człowieku? What the hell are you talking about? I know them, Shepard.
I know how they think. I think you've gotten a little too close to the enemy. No. I'm saying they've got it right. Why kill when you can control? Mam dostępne obydwie opcje. Chcę kliknąć tą złą, ta mi nie pasuje. I tak efekt będzie ten sam. The Reapers have it right? You're indoctrinated. You're doing just what they want. I could say the same of you. Wasting time on a war that can't be won. At least I'm fighting. Never question my ability to fight. I've been fighting them longer than you can imagine. And don't assume you... No i które cygaro już wypalasz na swoim fotelu? My methods for dealing with the Reapers are simply more refined than yours. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. You've forgotten everything you stood for. Cerberus was supposed to be humanity's sword, not a dagger in our back. Poetic, but as usual, you miss the point. The world is more gray than you. W Mass Effect'cie akurat jest bardzo często. With the Prothean data in this beacon, I can end this conflict once and for all. You're either with me or against me. There's nothing gray about that. No, I suppose there isn't. Leng, the commander has something I need. Please relieve him of it. And then bring me the data. Understood. To co? Bijemy się? Ja, bijemy się. Nie pamiętałem, że walka z Lengiem będzie już teraz. Niestety, brakuje mi teraz kogoś ze zdolnościami technicznymi, żeby pozbyć się jego tarczy. Wow. Tak, Javik, get to the cover i... nie wiem. Jezu Chryste, a. Okej, dobra. Gin. Serio? Come on, stary. Schowajmy się za słupem. O. Bezpieczeństwo. Czy wystarczy, że rąb tego z przeciążenia i on już się wycofuje? I koniec, to pierwsza walka z Kailengiem, to już. Wow, Liaro! Wow, Javik! O, skąd mam ten karabin? Target the supports. Okej, Neo. A oddasz mi moje kule? Nie, mój karabin, którego nie miałem. Cerberus thanks you for all your hard work. Wiecie, z Lengiem na Cytadeli walczył Fane i prawie że go pokonał, będąc w stanie przedśmiertnym, sam na sam. A teraz jakoś trójka naszych bohaterów, w tym dwoje zajebistych biotyków, bądź co bądź, bo wiecie, Liara, no cóż, ma biotykę jakby na jednym z wyższych jakby poziomów w tej grze. Może wiadomo, ustępuje na przykład Samarze albo Jack, ale wiecie, to dalej bardzo potężne Asari, a Javik w ogóle ma jakieś, nie wiem, milion protańskich sztuczek po prostu przy sobie, tak więc okej. Okay. Z plaskacza w ryja i potem, nie wiem, rzucić jednym w drugiego po zamiatanii. I to jest jeden z ciekawych momentów w tej grze, ponieważ... Lieutenant Curran, my squad is trapped.
ponieważ to jest jeden z nielicznych momentów, chyba jedyny dosłownie, kiedy Shepard z kimś przegrał. I porażka trwa na naszych oczach. I to jest naprawdę ciężka scena, tak wiecie, to jest to, co już mówiłem wcześniej. W jedynce i dwójce Mass Effecta Shepard był nie tyle postacią, nie tyle gdzieś tam człowiekiem, co bardziej naszym awatarem. Jakoś, wiecie, nigdy nie przyjmował jakichś, nie wiem, złych czy dobrych uczynków zbyt osobiście. Zawsze wszystko było częścią misji. Musiał podjąć decyzję, ktoś musiał to zrobić, zrobił to Shepard i on może z tym posłużyć dalej. A teraz, niezależnie od tego, czy jesteście dupkiem, paragonem, nie mam pojęcia, jak się to tam tłumaczy, zapomniałem słowa, idealistą właśnie, Shepard przegrywa i widać, że to go boli. Shepard nagle staje się ludzki, staje się napisaną postacią, a nie tylko naczyniem na nasze decyzje. Commander? Counselor. The mission. We've lost contact with Sam. It's gone dark. How soon will the Crucible be ready to deploy? Counselor, I wish the news was better. We didn't get the information. What happened? Cerberus was there. We were defeated. We don't know how to finish the Crucible. I don't know what to say. What was the situation on Cassia? Deteriorating fast. The Reapers are there in strength. Then you'll excuse me. There are preparations to make. Continuity of civilization to consider. I never thought this day would come. None of us did. I'm sorry. Asari forces are in full retreat. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here. Shepard, I... Nobody could have predicted Cerberus would reach Thessia before us. I teraz... Wiecie, nie chcąc zniszczyć całego klimatu tej sytuacji, ale żeby być całkowicie uczciwym, to pierwsza porażka Sheparda tak jakby od miliona misji, tak więc wiecie, raz na, nie wiem, milion misji kosmicznemu Jezusowi może się coś nie udać? A nie wiem, bądźmy teraz tak źli i negatywni. To hell with predictions. Thessia is lost and that's on me. As is the data on the catalyst. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. Dobrze gada. Anyone know where they're hiding? Anyone? No już, już raz, dwa odpowiedzi. Komandor pyta. Well, there is something. Let's hear it, trainer. I was able to track Kai Leng's shuttle through the relay and extrapolate his destination. Jak ty robisz te wszystkie rzeczy? The signal disappeared in the Yera system. Naturally. It's not just gone, though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure, but something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander, the Yera system is home to Sanctuary and little else. Sanctuary is a supposed safe haven for war refugees. Tak. You think it's worth checking out, trainer? Okay. Yes, sir. I do. If Specialist Trainer hadn't examined the data so astutely, the interference would have been undetectable. Dobra robota. Nice work, Trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it. I was stationed on Horizon in the Yera system. You were the only Cerberus presence while I was there. Ashley, nie jestem w nastroju, naprawdę.
Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that Prothean data. I want the catalyst. No excuses. Dismissed. Jezu Chryste, kurwa, Anderson, po prostu... Czego ty chcesz, człowieku? Czego? Shepard, I heard about Thessia. A kto, kuźwa, nie słyszał? So close, Anderson. So damn close to ending this war. You didn't think it'd be that easy, did you? I knew going in what the Reapers were capable of. But I also knew what I was capable of. And losing the Asari homeworld wasn't in the playbook. Shepard, you know how many times I got my ass handed to me over the years? Surviving the contact war back in the day was a goddamn miracle. They said I was a hero. I just felt lucky to get out alive. So maybe Kai Lang did beat you. What of it? It could cost us the war. These guys in the Resistance, they know it's a losing proposition. They know the chances of seeing tomorrow are slim to none. But we all signed up anyway. Hell, I'm sitting in London right now staring at rubble. I was born here. And it's looking like I might die here too. Gdzie twój akcent, Anderson, skoro pochodzisz z Londynu? You'll make it, Anderson. When this is all over, you can show me London. Będziemy pić herbatę i wpieprzać ciastka do tego. This will be over soon. It better. Tak więc, Anderson, słuchaj, kupi pędzle i ładny kolor. Odmalujemy wszystko, a potem pijemy herbatę. Tak będzie. Taki jest plan. Dobra. I teraz obowiązkowo musimy przelecieć się po całej Normandii, wysłuchać gadania. Zwłaszcza tutaj ciekawa rzecz chyba będzie się działa w przypadku Javika. Nie mam pojęcia, kim jesteś, człowieku. Znaczy się, batarianinie. Środki płynne. Okej. Okay. Czekajcie. Okej. Wiecie, myślałem, że może chodzić tutaj o stary gang Sheparda, ale nie, to chyba nie o to chodzi. Bo bądź co bądź, pamiętajcie, że lecimy z story Sheparda, gdzie początkowo był on tutaj jednym z jakichś tam pomniejszych rabusiów na ziemi i dopiero potem wstąpił do wojska. No tutaj na wiele nie zyskaliśmy. Kto by się spodziewał? I dosłownie teraz musimy zbadać to sanktuarium. To jest aby taki bardzo dziwny wątek, aby gra chciała na to na troszeczkę wcześniej naprowadzić, ale to nie do końca są rozwinięte, bo jeśli pamiętacie, podczas chodzenia na Cytadeli słyszeliśmy o rzekomym sanktuarium, które rzekomo jest jedynym bezpiecznym miejscem w galaktyce i w ogóle, wiecie o co, Kaman? I okazuje się, że jeszcze Mission 7. Super. Że tak, jest tam ukryta baza Cerberusa najwidoczniej. It was a good idea. And right now it's the best lead we've got. In any event, good luck. I tak, wizyta w sanktuarium jest ostatnią misją przed endgame'em. Jest to ostatnia misja, po której możemy bezpiecznie wrócić na mapę i jeszcze sobie tutaj troszeczkę pokrążyć po galaktyce, ponieważ jeśli odpalimy misję po sanktuarium, no to już zmierzamy do endgame'a, z którego już się nie wydostaniemy. If we don't finish that crucible soon, there won't be a galaxy left to save. So Thessia, huh? I guess the Asari are wishing they had fewer dancers and more commandos right about now. Too soon? Trochę mi trochę żałuję, że nie ma opcji ha 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 ha, to faktycznie śmieszny tekst. Nie, ale to faktycznie śmieszny tekst. Trochę mroczny, ale w sumie... Może nie, na przykład, nie wiem, nie klikajmy tego, bo gotów, nie wiem, Shepard we swoim gniewie płamie Jokerowi to, co pozostało jeszcze z jego kości. Więc no. In case you hadn't noticed, we just lost a few million people. This isn't the time. You see this? Ojej. Tiptree. Little colony out in the ass end of nowhere. My dad lives there. So does my sister. Reapers rolled in about 2 weeks ago. So you can assume that I'm generally aware there's a war on, Commander. So why the jokes? Because Edie says that according to your armor's metabolic scans, you're under more stress now than during the Skillian Blitz. Like, more than a Kuz, where Thresher Maws ate the rest of your squad. And the last time I had a briefing with Anderson, he told me to take care of you,
The guy leading the resistance on Earth is worried about you. And I'm supposed to help. I to, wiecie, to jest to, o czym mówię. Naprawdę widać, że te ostatnie momenty gry wpływają negatywnie na stan psychiczny Shepharda. I to jest całkiem spoko. To jest coś, czego ogólnie jakby w grach BioWare'u nie było. Było wiadomo w Dragon Age 2, jakieś tam story Hołka, działy się rzeczy, ale to ponownie jakby mieliśmy chwilę, moment i Hołk wracał do śmieszkowania i bycia sobą. Żeby tutaj dużo nie spoilować. A tutaj faktycznie mamy konkretny moment, gdzie członkowie drużyny jakby mówią, że hej, jest z tobą, zaczynasz za bardzo w to wszystko wchodzić, za bardzo bierzesz tą wojnę na własne plecy i tak dalej. I appreciate the thought, Joker. But I'm fine. The hell you are. You're like half robot at this point. No offense, Edie. And it's my fault. When the collectors blew up the first Normandy, you died because I wouldn't leave. Because you had to come back for me. Couldn't leave the best pilot in the fleet behind, could I? Yeah, well, I guess that would have looked bad on your report. Come on. We've got work to do. Ja też zwróćcie uwagę na taki szczegół. Shepard, nie, nawet jeśli wybierzemy dobrą opcję, tą, która zawsze jest na górze, która zawsze jest tą bardziej właśnie idealistyczną opcją, tą bardziej pozytywną, to Shepard i tak jest średnio miły. To są fajne szczegóły. No cześć. Shepard. I have a question about human Jezu Chryste. Boję się. This is the best time, Edie. Perhaps humor? A penguin is driving through the Arizona desert. I'm not in the mood. A lively rendition of La Marseillaise? No. Very well. I will maintain a respectful silence until you indicate otherwise. Hello, Shepard. Nie wesoło. No, a w tym odcinku postaramy się oblecieć jeszcze Normandię, żeby nie zacząć od tego kolejnego odcinka. Tak, tak, widziałem, błyszczy kontrolka, już się tym zajmuję. Co my tu mamy? Ewakuacja Tessy. Dobrze, wiadomość otwarta. Nie przysłał jej naczelny dowódca Asari, one są zajęte zbieraniem tego, co z ich planety. A więc udało ci się przeżyć naszą walkę na Tessie. Masz więcej sił niż mi się wydawało, a nie zapominaj, że nadając sobie wszystko nie możesz mnie powstrzymać. Teraz cała planeta ginie, dlatego że zabrakło ci siły, żeby wygrać. Twoją legendę trzeba napisać na nowo. Mam nadzieję, że nie ominie mnie ostatni rozdział, kończyć ją śmiercią. Kai Leng! Skąd masz ten adres? Dosłownie, kto nie wiem, uzupełnił profil facebookowy Shepharda o jego adres mail? No come on! Like, what the fuck? Teraz co? Może człowiek ludza też do mnie napisze? Może będziemy sobie mailować? Dobra, czekajcie. Najpierw to lecenie zajrzymy do biura widm. Nie jestem pewien, czy opłaca nam się teraz lecieć na Cytadelę. Nie, dalej nic, okej. Okay. Cortez. Okej, okay, serio? Nic? Totalnie? Nul? Vega. Hey, for what it's worth, I know how it feels to lose like that. I know that doesn't make it easier, but you're just human like the rest of us. If you're trying to make me feel better, it's not worth it. Porównujesz mnie do ludzi? You did all you could. You need to cut yourself some slack. Whatever it takes to get that data back from Cerberus, we're behind you. Whatever it takes to end this. Noted. Sure would have liked to visit Thessia before the war. Imagine a whole world of those blue beauties. One of the wonders of the galaxy, if you ask me. You want to hit Cerberus where it hurts? I'm with you. Ready when you are. Dobra, okej. James to jest zawsze stara się jakoś nas pocieszyć. Ogólnie cała załoga teraz będzie starała się nas pocieszyć. Raczej nie ma w naszej załodze osoby, która nie wiem, dodatkowo jeszcze kopnie nas w jaja po tym wszystkim. Chociaż może jest Javik. Jeden FPS, jak zwykle, jeden FPS, w sensie nie mam tego nigdzie na ekranie wyświetlonego, ale podejrzewam, że ta lokacja ładuje się z prędkością jednego FPS-a, albo nie wiem, z minus 300 FPS-ami, w sensie generalnie loading się cofa. Polecam masakra. And if you're unlucky? I don't
don't know. Never really been unlucky. Does Dr. Tassoni ever let you in her room? Because she keeps me out. Mnie wpuszcza do swojej komnaty, if you know what I mean. Ach, nie mogę się powstrzymać. O, gdzie stali? Gdzie są inżynierowie? Adams? Zgubiłeś gdzieś 3 osoby, więc to jest chyba godne raportu. A, dobra, wiem gdzie oni są. O, to będzie przezabawne. Javik? No właśnie. Those were all lies back there. They were not. My people weren't animals for your kind to experiment on. Zapewne byli. You wanted to know more about your history, Asari. Now you do. I have a name. It's Liara Tassoni. And I'd have... Hey, settle down. My home was just destroyed. And all he can do is gloat. Co mam teraz, jakby zniżyć Javika do roli psa i powiedzieć: Javik, przeproś, czy w sumie no dobra, zobaczymy jak to Shepard ujmie. Given what happened today, I think you owe Liara an apology, Javik. Apologize for the truth? For not doing more. You're a Prothean. You were supposed to have all the answers. How could you not stop this? Liaro, teraz ty przesadzasz. We believed you. Long ago we saw the potential in your people. Even then it was obvious. The wisdom, the patience. You were the best hope for this cycle. So you were guided when necessary. Well, it didn't work. To raczej wam nie wyszło, Liaro. Raczej wam, nie im. As long as even one Asari is left standing, the fight isn't over. I guess that goes for Protheans too. Despair is the enemy's greatest weapon. Do not let them wield it. Liara Tassoni. Prawie się uśmiechnęła, widzieliście? Mówiłeś prawdę? Did you mean any of that? She believes it. So she will keep fighting. Tak myślałem. Isn't that what matters most, Commander? I wracam do smyrania mojej wanny. I wiecie... Nie chcę kopać leżącego, ale Proteanie traktowali Asari z wyjątkową, dosłownie, tak, ta Javik powiedział, z wyjątkową jakby opieką. Widzieli w niej, dosłownie, Asari miały na swojej planecie przekaźnik, który informował je o calutkim planie żniwiarzy. Nie odkryły go, a może odkryły, ale z nikim się tym przekaźnikiem nie podzieliły. Tak samo jak z ostrzeżeń Sheparda, nie zrobili z tym nic, mimo tej całej swojej mądrości, mimo całej swojej wiedzy, mimo tego jak wszystkie są zafascynowane i zapatrzone w Protean, nie zrobili nic z ostrzeżeniami Sheparda, nie zrobili nic z ostrzeżeniami zostawionymi przez Protean. Ta galaktyka prawie że sama zasłużyła na to, co ich ta spotyka. Sorry. Javik, porozmawiaj ze mną. Nie zachęcaj go, Javiku. Nie zachęcaj. If there is to be victory in this war, it will be for all cycles. The living will avenge the dead. And do not... Your Joker pilot insists I call myself Prothe the Prothean. I insist that he allow me to throw him out the airlock. Rozumiem. Też mam czasami na to ochotę. I am with my own thoughts. No dobra, okej, no to pięterko wyżej. Wiecie, jeszcze kontynuując jakby wątek tej małej kłótni Liary z Javikiem, to Liara, ani inna Asari, ani w sumie nikt w galaktyce nie może wymagać od tego, że to prota... I've never seen Liara like this. Not even after Noveria. Damn. Can you talk to her? You've known her as long as any of us. And with Palavan... I'm just another damn reminder of how many people are dying. You should talk to her. I just regained my homeworld. She just lost hers. Well, I don't have any magic words. She needs time. Maybe call her later. She went straight to her cabin.
She's not answering her comm. How bad? I've never seen her like this. Mogę. Even after Noveria. Damn. Can you talk to her? W sensie mogę poprzeć Garusa albo Tali, bo nie jestem pewien. Nie mam pojęcia. Tak, żadna rasa w galaktyce nie może wymagać, żeby... Gdzie jest kurwa Garus po prostu? What the fuck? Gdzie jest Garus do cholery? Niby tutaj. Czemu go nie ma? A tu jesteś. Okej, okay, nieważne. Co mówiłem? Żadna rasa w galaktyce nie może wymagać od Protean, że ej, nie zakończyliście tego, a mieliście okazję. Wszyscy mieli okazję. Shepard jest okazją. Od pierwszego Mass Effecta jest cholerną okazją. I just had to make a tough call with the Primarch. He said our fleets are being decimated. Czyli to nie była decyzja poprzez jedną albo drugą stronę. Offensive operations against the Reapers. A full retreat. The only way to save Palavin now is to hold our ships back for the Crucible. But if I'm wrong, then a lot of other Turian families won't be as lucky as mine. That's a hell of a gamble. No other options? If there are, I can't see them. It all comes down to the Crucible now. And ruthless calculus. How are you holding up, Shepard? This all has to be taking a toll. Przed Garusem możemy szczerze. There's only so much fight in a person. Only so much death you can take before... Before your friend picks you up, dusts you off and tells you you're the best damn soldier he's ever oh, met. O, Garus, jesteś taki we'll słodki. We always do. Ty brzydka, ty moja mordo odrapana. Not something you can ever get used to. Seeing a world go down like that. Thousands of years of civilization on fire. But it wasn't your fault. Tessia was already gone by the time we got there. And maybe the elusive man did win one, but so what? I've lost a few fights in my time, and I'm still here. It's because I always made sure. A battle doesn't make a war, Shepard. We're still in this. Have you checked on Liara? She must be devastated. Zaraz pójdę, spoko, spoko. Ever forget. Shepard, this is when you take all your anger and frustration, bottle it up, then use it to rearrange every molecule in Kylang's body. You'll get your chance. A może lepiej w sumie przetrzymać tą wściekłość na żniwiarzy? Kalibrujesz sobie, co? No, zobaczymy, czy Tali będzie miała coś jeszcze do powiedzenia. Czy może się zwinęła? O, stoi tutaj dalej. Magiczne wczytywanie. I'll go talk to Liara. Good. When she okay. By, she just really needs you right now. Dlatego pójdziemy do niej na samym Thanks, końcu. Shepard. Spoko, nie ma za co. Nie zrobiłem nic. Ej, typowo, gdzie są Gabi i Ken? Wiem, to całkowicie puste i niewykorzystane pomieszczenie. To jest głupie. Ej, typowo, gdzie są... Okej, okay, rzekomo są tutaj. A, oni są pod pokładem? Oh my, czy oni... O mój Boże, zaraz tam wracamy. Cześć, Ashley, jak się masz? You all right? I'm fine. Wow. Liara? I don't know. Okay, I'll talk to her. Thanks. This isn't something she should deal with by herself. Same goes for you. Sure. I guess we know what Liara's going through. Serio? A no tak, to, no tak. Racja, w sumie ziemia płonie, no tak. What a waste. Shepard? A, okej. Okay. Wróciła już do neutralnej rozmowy. No dobra, zobaczmy. Doktor Chakwas raczej nic nam nie powie. Chociaż może. Zobaczmy. Cześć. Take care, Commander. Take care, Commander. Okej, okay, doktor Chakwas milczący jak zwykle. No i Liara. Jak się masz? Stoję przed drzwiami jakby co. Wczytują się. I've studied Protheans my entire life. If I'd been shown the beacon on Thessia earlier... You would have needed Shepard's cipher to comprehend it. I still could have learned from it. Instead, my mother hid the galaxy's most important archaeological find from me.
It must have been such a joke to her when I became a Prothean researcher. The penalties for withholding Prothean technology are among the harshest in Council space. A jednak każdy to robi. I have been simply to shield you. Perhaps. Thank you, Edie. I hadn't considered that. Miło w końcu zobaczyć cię na łóżku, Liara. How did this happen, Shepard? My entire civilization. The Asari's history. The Protheans made it a lie all along. And I abandoned my people to hunt for the Catalyst. You'd never do that. They're dying by the millions. I told those people on Thessia we'd save them. How many Asari died because I demanded their help? None. Shepard, that isn't true. You've been warning your people for 4 years, Liara. There's not a damn thing you should feel guilty about. If we move fast enough, they'll have a chance to survive this, to start again. We lost Thessia, but we haven't lost the Asari yet. Helping the refugees. That's something I can do. No i wracamy do komputera. Okej. I knew you'd think of something. I still need some time, Shepard. But thank you. No nic. Okej, Liara się jako tako względnie pozbierała. Tu mam jakieś kliczka chyba po... A nie, okej, myślałem, że to jest coś do zebrania. No nic, nieważne. Terminal handlarza. Nie mogę pozwolić, żeby rozczarowanie powstrzymało mnie przed poznaniem historii Protean. To równie naiwne, jak uznaję, że wszyscy byli dobrotliwi. Może byłam arogancka, oceniając całą raz na podstawie niniejszych rozmów z jednym żyjącym przedstawicielem. Nie odpowiada przecież za wykrzywiony obraz swoich pobratymców, który stworzyła sobie w głowie. Zasugerowała mu wspólne napisanie książki. Zdziwił mnie, mówiąc, że nad tym zastanowi. Może to początek czegoś więcej. Możliwe tytuły książki. Proteanie, żywa spuścizna, proteańskie imperium, Proteanie, ostatni Proteanin, żywa historia Protean. Nienawidzę wymyślać tytuły dla własnych planów badawczych. Proteańskie podróże, podróże z Proteaninem. Polecam ostatni Proteanin. Jeszcze o tym film nakręcą. I need some time, Shepard. Okej. Związek z Liarą z się. Tak typowo. Generalnie w tej części z Talii też nie było jakoś super mega cudownie, bo też miała bardzo ograniczone interakcje. Twierdzę, że było w niej minimum ciepła w stosunku do Sheparda. A tutaj jakby poza nie wiem, jakby dwoma rozmowami do tej pory nie było totalnie żadnej chemii między Sheparda a Liarą. To dziwne. Już więcej ciepła i jakiegoś po prostu romantyzmu mieli w tej jednej krótkiej rozmowie po zakończeniu kryjówki handlarza cieni w Mass Effect 2. Ale no nic. Przekonałem się na własnej skórze. Przynajmniej nikt mi nie wmówił już inaczej, nie? Więc co wy tutaj robicie? Przyszedłem wam poprzeszkadzać. Oh my! No. Carry on. Sprawdzę, jak pracujecie. Shepard. Commander? Tak właśnie myślałem. Żeby nie było, nigdy totalnie nie widziałem. I'm sorry, Tim. I'm so embarrassed. O mój Boże. Czekajcie. Albo nigdy tego wcześniej nie zauważyłem, ewentualnie w tej wcześniejszej rozmowie o... Wiecie, gdzieś o tym, że Ken nie zauważa, jakby nie zwraca uwagi na Gabi w ogóle, to popierałem drugą stronę i przez to wychodziło na nic nie wychodziło. A teraz... Okej, to interesujące. Niby się teraz spodziewałem, ale okej, nie spodziewałem się, że będziemy mogli to zobaczyć. Okej, to ciekawe. No nic, i tutaj sobie zakończymy. I teraz ja muszę się zastanowić, czy ja w ogóle chcę lecieć w tym momencie na Cytadelę. Chociaż teoretycznie nic tam chyba kurde nie ma. Może jest. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Ja polecę na Cytadelę. Albo nie. Jeszcze kolejny odcinek zaczniemy od przeszukiwań galaktyki, bo teraz oczywiście mamy milion układów zapewne i jedną misję N7.
od tego zaczniemy kolejny odcinku. Potem się zobaczy, czy czegoś nie ma na Cytadeli. Przy czym dosłownie, jakby wlecimy na Cytadelę i obczajmy mapę, czy może jest tam gdzieś jakiś załogant w miejscu, w którym go nie było. Jeśli jest, przeszukamy Cytadelę. Jeśli nie ma, to olejemy i kontynuujemy fabułę. Super? Okej, dobra. Dzięki za uwagę i strzałeczka.